Mama kupę! Będę grał w grę. Czasem każdy zachowuje się jak dziecko, ale dzisiaj będziecie mogli, bo pokażę wam grę, w której będziecie dzieckiem. Potem zrobimy wyłam z więzienia, a na koniec założymy pizzeryjną mafię. To jest program Będę grał w grę i zaczynamy. A, jeszcze będę miał dla was gifty od Blizzarda. Będę grał w grę. A zaczniemy od gry, którą polecił mi jeden z naszych wiernych fanów. Tak więc podpowiedź dla was, bulbaski sympatyczne, chętnie wysłucham waszych propozycji, chyba że są erotyczne. Wtedy dzwońcie, to ja przyjadę. Jeśli chodzi o grę, to jest to tak wyjątkowy pomysł, że pewnie i tak nie skumacie. Mowa o grze One Hour, One Life, w której, jak się pewnie domyślacie po tytule, mamy całe życie w godzinę. Gra polega na tym, że rodzimy się jako dzieciak i przy pomocy innych graczy z całego świata musimy dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju cywilizacji tworzonej przez wszystkich, którzy w grze partycypują. Możemy się też urodzić od razu jako matka i wtedy naszym zadaniem jest wychować nowego gracza, który pojawi się w grze, ale w większości takich wypadków matka stara się po prostu przeżyć i olewa dziecko, którym ma się zajmować. Cywilizacja, którą rozwijamy, rozwija się od ery kamienia łupanego aż po najnowsze technologie i często bywa tak, że rozwija się do tego punktu, w którym nie panujemy nad naszymi kreacjami. Moja rozgrywka na początku kończyła się najczęściej w wieku 3 lub 4 lat, bo umierałem z głodu, ale jak już się mną ktoś zajął, to udawało mi się nawet rozwinąć do tego stopnia, że sam zdobywałem żarcie, wodę i surowce potrzebne do przeżycia w osadzie, czyli konsole i chipsy. Jeśli jeszcze w to nie graliście, to spróbujcie. Powiem wam tylko tyle, że godzina to za mało, żeby przeżyć życie, ale minuta wystarczy, żeby je sobie albo komuś schrzanić. Będę grał w grę. I przeskakujemy do kolejnej gry, która przeniesie was ze świata budowanego od podstaw do świata, w którym rozkręcacie swój biznes. Na rynku pojawiła się właśnie gra Pizza Connection 3, czyli kolejna odsłona mega popularnej strategii ekonomicznej z 1999 roku, czyli Pizzy Syndicate. Ci, co znają, z pewnością wyjaśnień nie potrzebują, ale jeśli jeszcze jest ktoś, kto nie zna tej gry, śpieszę wyjaśnić, iż chodzi o to, że zakładamy własną pizzerię. Oczywiście, na początku wymyślamy dania, urządzamy pizzerię i zarządzamy naszymi kilkoma pracownikami, a dodatkowo rzecz jasna robimy wszystko, żeby ściągnąć do siebie klientów. Ale ostatecznie w grze musimy stworzyć całą filię naszych pizzerii, tak aby opanowały rynki na całym świecie. Dla miłośników pizzy jest to pozycja obowiązkowa, ale jeśli ktoś się jara zarządzaniem i chce w przyszłości zostać dobrym menadżerem, to powinien pójść na studia, a nie liczyć na to, że gra go czegoś nauczy. Polecam Pizza Connection, bo nic was nie nauczy, ale gra się wyrąbiście i... Nie posprzątam pokoju, mamo! Nie jestem twoim niewolnikiem, goddamn! Będę grał w grę. A już za chwilę w programie Będę grał w grę w SKTV pokażę wam, jak się wyrywać z paki w duecie w grze Way Out, a potem opowiemy sobie o e-sportach i rozdamy gifty, więc zostańcie z nami. Ja już swoje odsiedziałem, a teraz zrywam się z paki. Żeby wiedzieć, jak to zrobić, grałem w grę, którą wam teraz pokażę. Mowa oczywiście o grze Way Out, o której już wam kiedyś opowiadałem. Jak się już zapewne domyślacie, chodzi o to, żeby wyrwać się z pierdla, tyle że w duecie. Zapytacie, jak to w duecie? Ano tak to, że gra jest stworzona dla dwóch osób, czyli dla dwóch więźniów, którzy decydują się, aby razem wyrwać się z okowów. Przy okazji wsiadają razem na statek i wywiązuje się między nimi romans, a na końcu, kiedy statek tonie, jeden z nich ustępuje drugiemu miejsca na drzwiach, a sam zamarza. Co chcecie? To nie ja pisałem scenariusz. Way Out oferuje wam wszystko, czego możecie szukać w dobrej grze akcji, czyli będziecie mieli walkę wręcz, strzelanie, pościgi i wszystko to w całkiem takiej sobie oprawie graficznej, ale znośnej.
Największym problemem może być jednak druga osoba, która według drugiej zasady gamerów nie potrafi grać i jest głupim frajerem, a twoja matka, Martin, przeszła Mario w lewą stronę i jest tak gruba, że w jej orbicie kręcą się dwie inne matki i więcej z tobą nie gram. Sorry, musiałem mu to kiedyś powiedzieć, prawda? W każdym razie, kiepski drugi gracz to tak jak na imprezie trafić na złe towarzystwo. Ale nie licząc tego małego szczegółu, giera wciąga i pozwala wam i waszym kolegom, których wiem, że nie macie, współpracować, żeby wyrwać naszych bohaterów z paki. Ogólnie powiem wam, że już nie musicie bać się ciasnych pomieszczeń i koedukacyjnych pryszniców, żeby się poczuć jak bohater Prison Break, bo właśnie pojawił się Way Out. I szybko jeszcze przeskakujemy do e-sportów, a dziś powiem wam o grze, która w tym świecie jest nieco mniej popularna, a jednak można z niej wydusić grube hajsy. Chodzi mi o Heroes of the Storm, czyli mobę stworzoną przez Blizzarda, która miała konkurować z LoLem. Może i ta misja nie wyszła najlepiej, ale i tak gierka zdobyła sobie masę fanów, a jej e-sportową odsłonę oglądają miliony ludzi na całym świecie, w tym również ludzie w Polsce. Powiem wam więcej, wśród drużyn e-sportowych świetnie radzi sobie drużyna Zilots z dwoma Polakami, czyli Adrianem Wójcikiem i Maksymem Mopsiem Szczypą. Chłopaki nawet na początku marca dotarli do finału w HGC 2018 Western Clash, ale niestety przegrali w nim z Team Dignitas 3-4. Na całe szczęście naszych chłopaków porażka aż tak bardzo nie bolała, bo za drugie miejsce zgarnęli 20 tysięcy baksów. Dignitasi za pierwsze miejsce dostali 30 tysięcy. I zostajemy w świecie Blizzarda, bo mam do rozdania dla was gry od nich. Nie jedną, nie dwie, a trzy gry! I dmuchany miecz. Musicie tylko wejść na naszego fejsa i pod tym zdjęciem dorzucić zdjęcie swojej twarzy pomalowanej na jednego z wojowników z Warcrafta. A teraz czas na świrów z internetów. Tu widzimy, że czasem trzeba być elastycznym. A tu, że golf to jednak sport cudów. No i że zwierzę też się może popsuć. Będę grał w grę. Za to program Będę grał w grę nigdy się nie psuje, dlatego oglądajcie nas za tydzień o tej samej porze. Niech gra będzie z wami. Będę grał w grę. O kur...